Dobra, gramy. To jest dzisiejszy dzień. Idziemy na przygodę. O kurde, co tu tak pusto? Lasów nie ma, wycięli wszystko. Ty, a drzewa rosną? Odrastają chyba, nie? Jakoś z czasem. Ty, jaki domek tam ktoś zrobił, dach. U mnie metabolizm to z rana kawa i papieros. Schodzą później kilogramy, jak ręką byś odjął. Czyli rozumiem, że posiedzenie jest. Obok lunch salta masz dużo drewna i kamienia. Wiem, ale ja idę po coś innego. Ja idę po... Kurde, tutaj gdzieś była jaskinia. Myśmy gdzieś chodzili. Tu. Tu chyba była jaskinia. Andy, to jest taka głupota, którą gadasz, że normalnie aż nie mogę czytać tego, co ty teraz napisałeś. Porównujesz... A, zresztą, kurwa. Ty chyba sam piszesz i nie wierzysz w to, co piszesz. To jest? Wow, zacięło coś. Ktoś tam strzela. Weźmy sobie sztabkę. Tutaj sulfur, dobra, dawaj. Przyda się. Ile ludzi na serwerze? Wiesz co, teraz jest coś koło chyba... Teraz nie ma za dużo, 70. Tak mi się wydaje. Tu ktoś bazę zrobił w ogóle. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Ja już ją wczoraj tutaj odkryliśmy. Podobno tu są komuniści. Czerwoni są. Tutaj jest, patrzcie jakie drzwi zrobili. Baza. Wskrzeszają Adolfa? Nie wiem, czy tam wskrzeszają akurat Adolfa. Aha, ona ma latarkę, ta broń. Dobra. Gdzie ja tu idę? Tędy. To nie drzwi, to ściana? To chyba drzwi są z drugiej strony gdzieś. Ciekawe, one są połączone ze sobą, te kopalnie? Można wyjść inną stroną? No to widzicie. Wytłumacz mi, czemu dzieciaki kupują szajs typu dopalacz heksa, nie dość, że wydadzą 30 zł, to potem w szpitalu są. Nie wiem. Mi się wydaje, że jest to poprzez...
No to, że młodzi są głupi, to tak, ale ja też byłem młody, ale pewnych rzeczy nie robiłem. Bo mnie rodzice czegoś nauczyli i ja się bałem na przykład robić inaczej niż rodzice mi każą. Nie wiem, z jakiegoś szacunku, z respektu do tego, bo nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że jak popadniesz w towarzystwo. Towarzystwo też, i to też nie można zwalać tylko i wyłącznie na złe towarzystwo, ale to ma bardzo duży wpływ, jeżeli popadniesz w jakieś złe towarzystwo starszych, nie wiem, sebiksów i tak dalej, i chcesz im się przypodobać, czy bierzesz z nich przykład, nie daj Boże, to jest też złe. No jakby zalegalizowali normalną marihuanę, to by ludzie, kurde, nie potrzebowali dopalaczy tak, w takim tym, bo by mieli, kurde, nie wiem, z legalnego źródła badane, bez żadnych domieszek i tak dalej, no. No ale wiesz, to jest, wiesz, to jest tak, że w Polsce nie będzie broni, bo... Ale to jak wy się wyobrażacie, że jakby broń dla każdego? I tu przecież ludzie będą z kałachami na ulicach chodzić. No i to jest argument polityków w Polsce. Bo ludzie będą z bronią chodzić i będą się zabijać. Zajebiście, że nas mają za idiotów. W sumie my ich też. Tylko nie trzeba tego udowadniać. Nie, Andy, po prostu ten, jakby to porównanie, które dałeś, moim zdaniem jest bardzo głupie, nie na miejscu. Musiałbyś inne porównanie użyć. Kurde, nie ma w ogóle nigdzie metalu do zdobycia. Licencji na broń nigdy nie zdobędziesz, ale licencję na broń kolekcjonerską z łatwością, tak można obejść. Co to znaczy broń kolekcjonerska? Gdybym ja sobie kupił STG 44, które jest już jakimś tam, powiedzmy, reliktem, ale działające, mógłbym się ubiegać o, nie wiem, kurde, i bym był kolekcjonerem, pasjonatem. Ogniem pojedynczym musi strzelać. Nie, bo na przykład w Ameryce jest tak. Ja wiem, że. Nie... Ejku, dobra. Jakby porównania Polski do Ameryki są bez sensu, ale akurat niektóre rzeczy warto jest zastanowić się i czasami brać przykład, na przykład z innych, niekoniecznie państw, ale czasami zastanowić się warto, czy u nas jeszcze nie jest coś źle. Że tam broń może mieć każdy i dopiero mu się zabiera to prawo do broni, a nie tak jak u nas, że broni nie może mieć nikt i dopiero się przyznaje prawo. No i teraz są dyskusje, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Oczywiście od stanu to zależy, tak, trawienny. Nie jest, że wszędzie. Bo jakby do tego wszystkiego dochodzi jeszcze element psychiki człowieka, bo co jest łatwiej zrobić?
Oczywiście. Podejść, nie wiem, wycelować z kilkunastu metrów do gościa, strzelić i nie wiem, zadać mu ranę śmiertelną i po czym uciec, czy podejść do niego osobiście, własnoręcznie, na przykład nożem poderżnąć gardło. No właśnie, to jest taka psychologia, gdzie my nie mamy kontaktu bezpośredniego fizycznego, więc jakby tutaj no jest teoretycznie łatwiej, prawda? Z broni. Bo jednak, żeby podejść i zrobić, wyrządzić krzywdę drugiemu człowiekowi, no będąc przy nim, fizycznie dotykając go i tak dalej, no to to już jest albo, nie wiem, na przykład to jest choroba psychiczna, albo być tak zdeterminowanym, być w takiej sytuacji skrajnej, że jakby no już człowiek wtedy nie myśli inaczej, nie? Bardzo dużo piszecie teraz o tych obroniach i ja nie jestem w stanie tak długich tekstów czytać wszystkich. Powinni morderstwa zalegalizować. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Wreszcie już zalegalizowali i co? No i macie. Ktoś jest na dachu. A jak ja tam... Tu jest chyba balistyka kul, nie? No z łuku jest, ale nie wiem jak z pociskami. Raczej ta... Że tam sobie leci opad kuli i tak dalej się dzieje. Ładne drzwi. Ładne drzwi, nie wiem co to za skin. A gdzie te skiny się kupuje? To jest tak, że co tydzień czy co tam dwa tygodnie jakieś nowe skiny i można je kupić? A na rynku są? O. Nie no, taki skin na przykład dorasta, to bym se kupił do takiej rzeczy, którą często używam, nie wiem, drzwi. O, cztery fragmenty metalu. Drzwi, albo jakaś tam, nie wiem, broń. O, do kamienia. Dla ludzi bez człowieczeństwa Battle Royale. Ja myślę, że dla ludzi, którzy wyrządzili naprawdę wielkie... wielkie krzywdy innym, powinna być dana szansa. Inaczej, moim zdaniem powinno być tak, jak jest na przykład w Stanach jakiś, nie? Gdzie są wszyscy skazani na śmierć. Są takie na przykład cele, że są, siedzą tam ludzie skazani na śmierć, wyrządzili okropne krzywdy i są udowodnione. I oni i tak umrą, bo oni ich po prostu, nie wiem, tam powieszą czy coś, czy rozstrzelają, cokolwiek. To powinni ich wziąć tak z 50, wrzucić na wyspę właśnie, nie? I niech walczą. I w sumie i tak zginą i tak, a tak mają szansę jeszcze, nie? I zostaje jedna osoba. Cieszę się, że jesteście. I zostaje jedna osoba i ona wtedy w nagrodę, zamiast zostać zastrzelona przez innego, może zjeść ostatni posiłek i też zostaje powieszona. No więc jakby to samo, tylko że... z niespodzianką. Kantaro, dziękuję ci za 19 miesięcy. Dziękuję bardzo za supukcję. Jak to by powiedział major, supukcję.
sypukcje, dobra. A, czekajcie, bo wysłał mi ktoś, słuchajcie, bo dostałem zgłoszenie, że powinienem na serwerze, na adminie polatać sobie i skontrolować pewną sprawę. W kilku miejscach na mapie są ludzie, którzy zasługują na bana i piszą na tabliczkach swojego domu obraźliwe, rasistowskie teksty. Polecimy tam, dowiemy się, do kogo należą i będą prezenty. Ale to zaraz, ja jeszcze sobie pograć chcę tutaj na koncie. Bo jeszcze tutaj metal chcę zdobyć. Czy to są podpierdzielacze? Nie, tylko problem polega na tym, że ja nie mogę bezpośrednio karać. Na przykład nie mogę dać bana komuś, na kogo domu jest tabliczka z rasistowskim tekstem. Z tego względu, że ta osoba może nie wie, że tą tabliczkę się powinno zablokować i ktoś mógł pranka zrobić tej osobie, przerzucając winę na właściciela tego domku i tabliczki. Więc pomyślcie w ten sposób, to też trzeba, jakby wiecie, no to nie można tak, że o, jest tam coś, to ban. Mogę usunąć tabliczki, oczywiście, ale też chciałbym się dowiedzieć, na przykład, jaka jest historia tego swetra z gruszką. Przebiłem Izaka z widzami, ale to ja nie przebiłem Izaka, tylko przebiłem jakiś turniej komentowany na kanale Izaka, który nie jest prowadzony przez Izaka. Moim zdaniem takie akcje typu udostępnianie kanału pod jakiś turniej, no moim zdaniem to ma negatywny wpływ na dłuższą metę dla Izaka. Bo wtedy to jest mało widzów na tym turnieju, to się przenosi na statystyki średnie i jakby ten kanał umiera, wiecie, systematycznie. Kiedyś na przykład streamować na koncie Izaka, bo on udostępniał na przykład innym komentatorom, bo nie mógł, bo nie wiem, był za granicą czy coś, to udostępniał, żeby ktoś inny streamował, na przykład Virtusów czy nie Virtusów, czy kogokolwiek. Jakby to się opłacało, bo Izak wtedy, wiecie, no nie miał 2000 widzów, gdy sobie gra z Lechem, tylko miał na przykład 20 tysięcy widzów, nie? Czy tam 15. Dokładnie, Izaka zbanować, kanał upaństwowić, followersów rozdać, subskrypcje też podzielić na równo. Ja już tak mówiłem o kanale Roka właśnie, nie? Wziąć subskrybentów, rozdać poprzez inne kanały na Jaroku. Patrzcie, jesteśmy w biurze. I co w tym biurze fajnego? Problem mój jest taki, że ja nie za bardzo ogarniam, co jest gdzie tutaj. Więc ja sobie tak na pałę troszkę biegam. Ała. Najgorzej. Co jest nie tak z misiaczkiem? Nie no, z Roka się śmiejemy przecież. Nikt na poważnie tego nie bierze. Chociaż
Po wczorajszej akcji z przyznania moderatora dla Janyka, dlatego że kupił mi bryloczek. I to ja powiedziałem to w żarcie, że dlatego, że mi brylok kupił, to dostaję moda. To widzę, że trzeba niektórym tłumaczyć żarty jednak. Że nie wszystko, co mówię, jest bezpośrednie i dosłowne. Trzeba uważać, co się mówi dokładnie. Problem polega na tym, że ja nie wiem, gdzie jest ta niszczarka. W tym budynku? Może w tym? Problem polega na tym razy 20. Ja tak mówię? Problem polega na tym? A to faktycznie, może muszę zwrócić uwagę na to. No bo problem polega na tym, że właśnie muszę tak mówić, uważać. Dziwne te PUBG. No to wiem, no to dlatego muszę... No dobrze, że mi zwróciłeś uwagę, to ja będę na to patrzył. Ej, a co jest? Patrzcie, problem polega na tym, że nie mogę się... A to zagram se. Nie da się wejść tutaj. Dobra, elo. Chodzę w dół. Skok i kucanie nie działa. W ogóle się przykleiłem. Kurwa. Winda, window, window. Jedzie czołg. O, krzesło plastikowe. Jak najbardziej. Ja bym chciał przerobić to na metal, wszystkie te części, których nie potrzebuję. Tutaj muszę niszczarkę znaleźć. Chociaż mógłbym iść do niszczarki. To oznacza, że ktoś oprócz mnie tutaj jest? On mnie widzi. Jak on mnie widzi? Ej, to ja nie wiedziałem, że to do mnie. Nie ma opcji. Come on. Jak? Przez co on tu widzi mnie? Jak on, kurde, stream sniper jest. Zbugowany jest. Wallhack.
No i teraz jest problem, bo ja nie mam HP, a miałem 100. Jeszcze tego brakuje. Pojechał tam. Mol. Gościu tam jest na koniu. To jest ten, co strzelał. To jest koń. Aby się ciemno. Zostawił konia i wydupił. O kurwa, niedźwiedź. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Mam nadzieję, że coś tam. What? Jak ty mnie widzisz? Nie mam jak się uleczyć. Gdzie zginę? Dobra, przyjdę se tu po to. Dobra, o 10 tu. Kurde. Moja hack plus 16 bit. Dobra. O 11 czy o 10 to było? O 10 powiedziałem, ale nie wiem, czy to nie było o 11, chyba o 10. To było na granicy tutaj gdzieś.
O kurwa, zapomniałem, że tu nie ma. O, to. Czy lubi pić kot prosto z kranu wodę mój? Mój w ogóle prawie, że wody nie pije, bo w karmie mokrej dostaje ją. A jeżeli lubi, to właśnie z głupich miejsc, na przykład jak wanna, taka zlew, gdzie wiesz, już wodę lałeś i zostało trochę z takich kurde głupi. No z kibla nie, kiedyś z kibla próbował pić, ale wiesz, to zamykamy kibel. Zginę, takie napromieniowanie jest. Muszę przyjść tutaj w stroju. Ciul, już jest za duże napromieniowanie. Dobra, idę się wody napić, może przeżyjemy. Chociaż wątpię. Po lewej miałem. No, może być ciężko. Byłem blisko, tak, ale to i tak bym nie przeżył. I tak ginę. Chyba, że szybko znajdę coś do żarcia. Na przykład jakąś kukurydzę przy domu. Oczywiście nie ma, bo wszyscy już zjedli te kukurydze. Nie wierzę w to. Aha! Już kukurydzę klikałem. Wody miałem się napić, ale nie wziąłem nic. Ty, w ogóle co to jest za śpiwór? Nie wiem co to jest. I tak samo ten nie wiem co to jest, pokażcie. O. Gdzieś go położy. Co to jest kurwa? Co mnie tu szczypi? Co jest? Halo? A, bo tego postawiłem na początku gry. To jest śpiwór taki, że właśnie na środku mapy, żeby się... To on dalej tu istnieje, wow. W sumie dobre by było na mój kanał nazwał jeden kawidzów za pizzę fajnie, w sumie nie. No? Jaką pizzę? Dobra, ja idę pierw po ubranie do mojej bazy. Pogranicze N10. No wiem, tutaj. Ten gościu nie ma prawa mnie kurde ten odszukać, jeżeli no, to stream snajpuje, szczerze mówiąc. No bo on nawet nie wie, że... O, tutaj zginąłem. O cholera, ale jadą. No i... Nie gadajcie, że ktoś, kurde, z widzów teraz szuka tego ciała tam na live'ie. Bo z dupi mi ryj. O kurwa, niedźwiedź. Prawdopodobnie niedźwiedź pilnuje tego ciała. Och. Na kanale Roka pojawił się film. Ejo. A ja wiem, oni tam takie robią.
clickbaitówki. Kurde, łez są strzały. Let's go. O, niedźwiedź poszedł za kimś innym. Dobra, poszedł gdzie indziej niedźwiedź. Dobra, gdzie to ciało? Garnuch to jest. To nie moje ciało. Garnuch zginął, próbując chyba mnie odszukać. Gdzieś padłem. W innym miejscu. To było pogranicze. To było jak gdzieś tutaj już gdzieś wchodziłem. Wyżej. To nie. No tu są dwa. On i... O, plecak jest. No i kurde. Tam Paweł. Go. Rewolwer? A co z rewolwerem? Gdzieś tutaj powinien być? O, faktiko. Drewno out. No, powinno być out. Jest za dużo przedmiotów, nie? W niektórych grach macie 4 przedmioty. Sam ja się wam pozwolę. Co to za tutaj takie zbiorowisko? Jeszcze nie dzieje. Po co to patrzeć nawet? Kurwa! Kto cię zabił? Do bezbronnych. Czemu strzelał do ciebie? Nie wiem, jakiś gnój. Za agresja. Żyjemy w polskim kraju bez przemocy. Tak, bez przemocy. Kazmodan. Dobra, to ja idę umierać, elo. Nie wiem, kto go zastrzelił i po co go zastrzelił w ogóle. O, dziękuję. Ten pan, no dziękuję bardzo, że mi pan pomógł. Kurwa. Uciekł jakiś, dostał chyba, kurde, w oko dostał.
Upadł? No nie, no po takim to mógł się wykrwawić na przykład. On był golasem. Co tam się dzieje? Proszę się odezwać. Upadnąłem sobie. Bo ja se upadł. Nie do żywienia. Teraz chyba znowu upadnę, bo nie mam HP. No on gada jak kucę z Bronxu. No i fajnie. Kolego! Dzień dobry, co tam z pistoletem chodzi? No z pistoletem, z pistoletem. Gun trap. Ale pułapka. O kurwa. Co tu się dzieje? Zamek założył już. Już zamek założył. Fuck. Trap house to był, no. Ktoś mi dał list. Generał Adam Puszka umarł w wielkiej bitwie pod portem. Walczył z komunistami, lecz przegrał. Za twe zasługi, sierżancie Dawid, zostałeś awansowany do generała Armii Zjednoczonych Wiosek. O cholera. Mamy awans. Zostawię sobie to jako awans. Jako dowód awansu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tylko muszę narobić amunicji. Mam dużo tych broni, ale muszę narobić amunicji. Gdzie jest ta amunicja? Tu. Kamienie i proch strzelniczy. Dobra, sulfur plus to. Strzelają. Narobimy prochu strzelniczego trochę, co? Kamienie. I need money 94. O! Widzę, że ty jednak got money, bo zasubskrybowałeś mnie. No to jak mnie zasubskrybowałeś, to you have got money. Oh, money. Yeah. Thank you. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Co jest? Ej. O. Dobra, let's go. Wytworzymy sobie proch strzelniczy, elegancko. Czy będzie dzisiaj Minecraft? Wyjątkowo nie.
Z Twitch Prime'a za darmo subował. To nie jest za darmo z Twitch Prime, bo ty musisz zapłacić Amazon Prime'em. Musisz zapłacić za usługę i wtedy dostajesz dopiero coś. Nie jest tak, że on za darmo dostał to. Kolego. To nie jest tak. Kurwa ty, ale poszło. O cholera. Panowie, proszę stąd łaskawie odejść. Proszę stąd odejść i będzie przyjemnie, no. Dobra, robię... Czekajcie, teraz tak. To i musimy wytworzyć to, czyli kamienie i proch strzelniczy trzeba. Kamienie to ja mam tutaj. Kto mi tam po domu skacze? Łaskawie uprasza się o odejście z posesji. Nie no, służby zaraz wezwę, nie? Policję. Czekajcie, ja muszę przetworzyć ten proch, żeby zrobić to wszystko. Tutaj sobie siarkę przetopimy, znaczy przepalimy. Zobaczę, czy jeszcze mam gdzieś siarkę. No i dobra. Cyk, cyk, cyk. No i lecisz. Czemu grasz z cenzurą, jak można bez, Aisor? Ale to jest takie niesmaczne, wiesz, jakby jest BKO, fajnie, patrzcie, penis, ha, ale śmieszne. Ale na dłuższą metę to wolę bez. Panie streamerze, chyba już czysto. O, o! A cóż to? Uciekli? Panie streamerze, o to stream sniper, to już mu bana dam. Ktoś tu chce penisy oglądać? Ty, a jest taki lek! Uważajcie! Penicillina. Jaja, nie? Ja wiedziałem, że to jest super śmieszne. Ale nie wiedziałem, że aż tak. O ty gnoju. Co ty sobie wyobrażasz? Cieszę się, że jesteście. O! No właśnie, Mr. Deo Twitch mi też właśnie dał. Chyba śmieszyłem super żartem. Tak właśnie miało być, dokładnie tak miało być. Dzięki wielkie. Dzięki za subscription. A, chciałem mu dać ten. Chciałem mu shota wypłacić, ale gościu wskoczył na mój domek.
Dzięki za broń. To jest możliwe! To ile oni mają HP? A nie, bo to było z daleka. Spoko. Drabinę zbudowali? Wow. On miał zbroję, ja nie miałem. Tak, that's why! That's why! Raszuj drzwi, zamknij. Tak, bym zraszował. No, może, jakbym podskoczył, ale to bym musiał pod takim kątem po prostu to robić. Wiesz? Szmata. O kurde. Palonko. Dupkę smaży. Na promieniowanie. A! No to jak dobiegnę, będę już miał, kurde, uszy wielkości słonia. Tam się strzelają. Patrz. I do nikogo nie strzelać, będzie tylko do mnie. Tak. 5 bambików biegało i tylko do mnie strzelił. Zrób ze 3 śpiwory w bazie. Tak, muszę zrobić. Wiesz, muszę zrobić 3 śpiwory, ale to muszę wrócić. Do góry, tutaj to. Co oni z tego mają? Nie wiem. Nie wejdą dalej. O kurwa, ten go ubił chyba z pistoletu. Co tam? Czekaj! Kurwa, co? To ten był jednak? Jezus, mogłem strzelać do wszystkich. Myślałem, że to gość, który ich ubił. Zrób sobie przerwę. Czas minie na odrodzenie. Reklamę zapodaj. 50 sekund. No to akurat. A nie, jeszcze poczekamy chwilę. Zaraz zrobimy przerwę, tylko odzyskam sobie ten wejście. Na spokojnie. I zrobię sobie śpiworki. Tylko, że jak się położy śpiwór... Dobra, czekajcie, ja te w ogóle wywalę. Te mi się nie przydadzą. Znaczy nie, no jeden... Jeden jest dobrze mieć tak na zewnątrz, moim zdaniem. Ile można mieć śpiworów max? 3 czy 5? Cztery? A co daje łóżko? Skrócony cooldown? Czy jak? Dom im bana. Co bana? Czemu mam im dać bana? Za to, że mi wbili na domek?
To jest... Co? 12. Ale ja nie wiedziałem, że ty myczka chciałaś. Spokojnie. Aha, jak mam parę w jednym tym, to mam jeden... Dobra, to jakbym go dał gdzie indziej, to by się liczyło. Nie wiem, na przykład tu. Kurwa mać, nie wierzę w to po prostu. I kampią, i kampią, i kampią. Ale spoko. Nie wejdą dalej. Nie wejdą dalej. Ja ich... Wystarczy, że ja od góry pójdę i ich zamknę. I już są w dupie. Tylko muszę jeszcze dostać się tam, żeby nie strzelali. Na live'ie pewnie widzą, z której strony ja biegnę do nich i wiecie, no. Masz wieżyczki z karabinem? Mr. Bean, ale w domu, wiesz, one są schowane. Oj, 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 oj. Nie z tej strony. Musimy przebiec tak. Tak, będziemy sprawdzać. Oczywiście, że będziemy, Kubicu. Bo dostałem... dostałem screeny. Chyba dwa. Sąsiedzi? Nie, no nie ma ich zalogowanych teraz, wiesz? Nie ma kukurydzy jakiejś? Widzę, że ruch oporu. Co? Kurwa, co za debile? Dwóch się nawala kuszą pomiędzy sobą, a tamci są na dachu. Bezsens totalny. No jest. Co tam sąsiad? Atakują was? Jakieś wariaty strzelają. Person podchodzi. Przy domku stoi. Też są. To? Typ z kuszą. Przy domku stoi. Niestety ci nie pomogę, jak co. Nie mogę. Dobra, ja mam już chyba cooldown w domku moim. Zrestartował. Więc nawet jeżeli mnie zastrzelam teraz, to mamy radę. Pomóż! Pomóż! Leżeć, kurwa. Ale wy... Leżycie z dachu. Co? Pozabijałem ich, pozabijałem ich. Chuj, to leżymy sobie we dwóch, kurwa. Fajna na dach. Czekaj sekundę. Żyd,
Jana, chodźcie do broni. Chwila. Otwórz, otwórz, otwórz. No. Dałem łeb. O, chodź, zamykaj. Masz. O, daj mi trochę amunicji. Są twoje rzeczy. Dobra, wziąłem to. No to dwóch było chyba takich, co? No, gagatków. Dobra. Dzięki. Ja płótno potrzebował trochę, masz płótno? No tu masz, no bandaże, nie? Dobra, no, tak. Ciupryk? Ciupryk, ciupryk, a może ciupryk? Ciupaga! Ciupaga D! Ile to ma? 15, 15, 20, 10. No, tak. Dobra. Zostań te mi, co strzelali z dachu. Król Albanii, co? Jak wygląda jak król... Trochę jak król Albanii. Wypuść mnie na chwilę, dobra? Co? Wypuść mnie. Muszę pozbierać sobie jeszcze. Kurde, tyle tu ciał, co? Ich tyle tutaj było. O, moje rzeczy mają. Dobra. Strzelają nadal. Przedałeś mi tą grę przez dwa dni oglądania. Dziś dołączę, bo nie wytrzymam. Spoko. Weź sukienkę ze znaków, to. Która to miała być? A ja ją gdzieś tam, już nie mam miejsca, zaraz ją wezmę. Ale to nie jest tak łatwo zbadać te bronie. Trzeba mieć bardzo dużo tych skrapa. Czekajcie chwilę. I tak tutaj. O, co to jest? Dawin półautomatyczny. Czemu on tam jest? Panie. Dubeltuwa. 202. Dużo tego. Drabinę sobie tutaj damy. Proch strzelniczy tutaj. Tu sobie zjemy, żeby było full. Elegancko. A tutaj jeszcze są te pociski. To jest zapalający. Nie, śrutka libidu 12. To sobie dajemy do tego, tutaj dajemy do paliwa, tu dajemy do tego, drewno też, ciup, jedzonko ze sobą. Tu się coś pali? Tu jest bez sensu, żeby to się przepalało. Tu się coś przepala? Tu jest też bez sensu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę dać dywanik i czapeczkę. Ale ja, proszę pana, żadnych dywanów kupować nie będę. Rumuńskie dywany. Mogę dać za darmo. A, na pewno za darmo. Na pewno coś chcecie. Przed drzwiami. To proszę do skrzynki na pocztowej wrzucić. Jak taki za darmo. Dalej. Idę po niego.
Kurde, gdzie jest broń? Uciek? Kurde, jak on mógł uciec stąd? Jak tu wszyscy kurde koczują. Kurde, mnie wkurzają te drabiny, muszę je wydupić stąd. Helikopter jest zjebany. Jeszcze jakąś drabinę mają? Dał mi dywan i czapeczkę mi dał. Dobra, biorę dywan i czapeczkę, gościu. Położę sobie dywan tu, będzie prawdziwy. O. Kurde, nie zmieści mi się tu. Na pierwsze piętro sedam. Na ścianie. Tu nie ma tak, żeby fajnie dać, bo on będzie wystawał. Pionowo dam. Trochę niekanonicznie. Proszę odejść. Proszę zamknąć ryj, kurwa. Co? Zamknij ryj, kurwa, mała. Nie, czekaj, bo nie zrozumiałem. Jeszcze raz. Nie dosłyszałem. Co mam zamknąć? A, głuchy jesteś. Albo potrafisz mówić tylko kilka słów na minutę. Przegrzałeś się? Może wody ci dam, bo mam trochę w kanistrze. Rdzeń sobie schłodzisz, co? Zamknij mordę. O! Zamknij mordę. A z Ukraina? Uber? Pios. A ja nie pios. Ty pios, nie. A Ukraina Uber? Ja nie wzywalet. Ja nie wzywajet. Nie. Uber Select? Uber taksi, da swidanie, da swidanie, taksi. Nie da swidanie. You must be from Russia. Teraz jeżeli to jest Ukrainiec, to się wkurzy, że powiedziałem, że jest z Rosji. Trzeba zagrywki psychologiczne tutaj robić. To jest gang ruskich jakiś. Panie! Ty, Ruscy nas atakują! No właśnie, potrzebuję broń. No to se kup, tu był taki jeden. Co sprzedawał? Czekaj, bo dostałem notatkę. Generale Dawid, trzeba zrobić nabór do armii, bo aktualnie dostajemy. Kapral Kręgiel.
No chyba tak, chyba trzeba zrobić nabór. No nie unika, no nie umknęło to mojej uwadze. Idi na chuj. Tak. Uber, driver, jesteś tu. Jestem dobry, jestem z wami. Ta, już tak. Kiedyś też taki był jeden, powiedział, że wszystko będzie w porządku, jak do Polski wchodził w 39. Ja się postanowię schować i uciec stąd. Dobra. No było tak. Mówił tak, wszystko będzie w porządku, spokojnie. Śpiwory zrób. Stary, ja mam raz, dwa, trzy śpiwory w tym domu. To ile mam mieć, kurde? Jeszcze na ścianach je powiesić? Co na dachu? Ten Uberowiec? Nie. Gościu. Kurwa, ja wiem. Na dole. Ja wiem, co ja zrobię. Czekajcie. Ale 5,56 potrzeba do tego. Mogę się nauczyć. Ale do tego stół dwójka jest potrzebna, nie? Może się oftis wieczorem, Norbi. Czekaj, to. To. Ile trzeba do stołu dwójki? Stół dwójka. Ach, 500 skrapa, kurwa. Ja nie mogę degeneracić, bo obiecałem, że nie mogę. Gdzie mam 13 ammo? W amunicji? W amunicji, co ja pierdzielę, ammo. Ammo mam w broni? W tym. Ammo mam w amunicji. Proszę wyjść z tego budynku. O kurwa, to się nie mieści, czat. No da. To tu by musiało być. Na podłodze tylko mogę.
Zrób więcej ze 100. Ja wiem, ale na razie jeszcze nie mam. Zaraz mnie rozwali. Patrzcie, co tu jest? Tu jest normalnie broń. O, w ogóle zajebiste ma tę kolbę. Taka skurde. Z łopaty do śniegu. Kałaszek widzę właśnie. To strzelasz! O kurde. Windows. O, co? Kurwa, stary, biegł i wbiegł mi sprzedał takie coś? What the fuck? Muszę sobie zbudować tu taką ściankę. Muszę ściankę sobie zbudować. To na węgla już jedzie? Czekajcie. Jak się pije? Tak. Pije się dobrze. Dorób drugie drzwi na balkonie. Tak, tak, wiem. Muszę zrobić taki wiatrołap. Uwaga, mówię! Airlock. Ja muszę dorobić airlock. Egoloka muszę zrobić. A, no to jeszcze lepiej. Weranda. Altana. To tak. Dobra, losujemy. Jak wypadnie białe, to robię przerwę. Kurde, białe wypadło, no. Nie chcę być inaczej. Czekajcie. Kiedy my summer będzie? Będzie. Coś tu nie gra. Czemu nie mogę postawić połowy ściany? Aha, kurwa, bo ja tu niską ścianę położyłem, to już jest dupa. To już teraz nie zrobię. O jest, to już najgorzej. Dach? W ogóle, czemu nie mogę tego tak zrobić? Może ramę trzeba zrobić? Nie można w ogóle tego zrobić tak. Może z helikopter przeszkadza? Kurde, weźcie mi tą helkę stąd. Ile ona ma HP? Niestety. Oni cały czas tu przychodzą. Ruskie!
Kurde mol, ta helka mnie tam wkurza jak byk. Nie, Rambaj jakiś się nazywa, gościu. Rambaj baj. Wszystkie bronie zaraz ukradną? No ja wątpię, takie osoby nie wrócą do bazy z bronią. One po prostu chcą strzelać cały czas, chcą. No jak można mieć takiego cela? No come on, kurwa. To jest nie fair. To się nie godzi. Nie był nic dalej, jak wsparcie hazardowe właśnie odpaliło streama. To może pomoże z ruską inwazją. Adrian? Adrian raczej wątpię. Adrian by był bardziej skory do gadki. Tak mi się wydaje, że bardziej by z nimi chciał się pogadać niż się strzelać. Adrian w kasynie już siedzi. Jeszcze nie odpalił ekranu. Idę tędy, bo jest za 250. Wejść F1 kombat wydaje mi się, że odpalony lata gość. Może to są jakieś kurde, wiesz, pro playersy. Mogą być też. Nie wiem. W ogóle mnie to dziwi, jak gościu na przykład biegł i skakał i jednym strzałem mi od razu ściągnął, jak ja się tylko pojawiłem. Było takie dziwne. Ale tak jak ktoś jest dobrym graczem, to potrafi takie różne cuda porobić. Bo mechanika tej gry nie pozwala na to, żeby w podskoku strzelać, nie? Albo na przykład celować. Ma dobry program. Ty, czemu jest tak, że raz woda regeneruje HP, a raz nie regeneruje? Od czego to zależy? A do 60 czy 40? Aha, okej. Dobra. To tylko wtedy. Czaję, czaję.